Żona mojego przyjaciela, któregoś dnia rzekła do niego: ja nie jestem szczęśliwa. Mój przyjaciel ciężko się tym przejął, ponieważ jego żona przestała być szczęśliwa. Wypił kilka piw w nadziei, że zrozumie, o co chodzi. Nie pomogło. I przy najbliższej okazji zapytał swojej żony: czemu nie jesteś szczęśliwa? Podobnie dotarło, że ty mnie nie kochałeś, bo mnie nie słuchałeś. Podobnie dotarło, że ty mnie nie kochałeś, bo mnie nie rozumiałeś. I w tym momencie mój przyjaciel zrozumiał, że kolejne kilka piw nic tu nie pomoże. I zapytał się mnie, co on może zrobić, żeby jego żona była szczęśliwa. Wtedy zaproponowałem, żeby poszedł do żony i zapytał się: kochanie, czy ty nie jesteś szczęśliwa? Czy ty się nie czujesz szczęśliwa? Bo może ty się nie czujesz szczęśliwa, a jesteś szczęśliwa. Bo ja na przykład mogę czuć się głodny, mimo że nie jestem. No, mogę nie czuć się głodny, mimo że nie jestem. Kochanie, bo może tak jest, że ty jesteś szczęśliwa, tylko tego szczęścia nie czujesz. Może tak być, kochanie, że pomyśl, kochanie, bo jesteś tak mądra, tak wspaniała, tak genialna i pomyśl chwileczkę, czy ty nie jesteś szczęśliwa? Czy ty mnie informujesz, że szczęścia nie czujesz? Może to, że cię nie rozumiem, to może jest szansą na znalezienie rozwiązania, bo jeżeli ty się nie czujesz szczęśliwa, mając wszystko do szczęścia, co może mieć kobieta, czyli wspaniałego człowieka, który cię kocha, wiernego mężczyznę, który cię kocha, bogatego mężczyznę, który cię kocha i ci kupuje to, co ci potrzebne do szczęścia i jeszcze trochę więcej. I dlatego, kochanie, odpowiedz mi na pytanie, bo może tak jest, że ty po prostu się nie czujesz szczęśliwa, a jesteś. Bo może tak jest, że tobie jest brak poczucia szczęścia, a nie samego szczęścia. Proszę, kochanie, nie odpowiadaj od razu, tylko przytul się do mnie. I mój znajomy przytulił swoją żonę i poczuł, jak ona rozluźnia się w jego ramionach i mówi mu: Boże, jaki ty jesteś mądry. Cięcie.